Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Organizacja produkcji gastronomicznej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W systemie HACCP badanie jakości gotowego produktu zastąpione jest nadzorowaniem wszystkich etapów jego powstawania i dystrybucji od przygotowywania poprzez przetworzenie, produkcję, pakowanie, magazynowanie, transport, aż do sprzedaży gotowego środka spożywczego. Dzięki takiemu podejściu przed wyprodukowaniem wyrobu zapobiega się lub eliminuje zagrożenia zdrowotne związane z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a także procesem technologicznym. Zapoznajmy się z przyczynami zagrożeń dla bezpieczeństwa na poszczególnych etapach. Na etapie dostawy i przyjęcia towaru może zostać uszkodzone opakowanie, co generuje obecność ciał obcych, takich jak kamień, papier, biżuteria, guziki, tynk. Zabrudzenie surowca, benzyna, smar, obcy zapach, pozostałości po środkach czyszczących, obecność środków ochrony roślin, opryski to również możliwe zagrożenia na tym etapie. Przyczyną może być brak zachowania standardów GMP przez dostawcę oraz zły transport. Aby tego uniknąć, należy sprawdzić dostawcę oraz stosować się do instrukcji GMP. Przyczyną obecności drobnoustrojów chorobotwórczych, zanieczyszczenia surowca, bakterie, pleśnie oraz pozostałości po szkodnikach i samych szkodników może być złe przechowywanie i transport towaru przez dostawcę, nieodpowiednia temperatura, zawilgocenie, brak standardów GMP, brak zabezpieczenia okien. Środkiem zapobiegawczym jest również sprawdzenie dostawcy oraz stosowanie się do zasad GMP oraz wyposażenie się np. w naświetlarkę do jaj. Na etapie przechowywania surowca w stanie zamrożenia możliwe zagrożenia to uszkodzone opakowanie, obce zapachy, zabrudzenie surowca, obecność ciał obcych, takich jak folia, włosy, etykietki. Ponadto w filetach mogą znajdować się ości, łuski. Przyczynami są, tak jak w poprzednim przypadku, złe warunki transportu i niewłaściwe magazynowanie towaru przez dostawcę. Dodatkowo za obecność drobnoustrojów, pleśni i grzybów w produktach odpowiedzialna jest niewłaściwa temperatura, światło oraz wilgoć. Przeciwdziałanie sprowadza się do stosowania zasad GMP, przewietrzenia, stosowanie osobnych zamrażarek oraz nabywanie towarów od sprawdzonych dostawców. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.